Michał Agietka Kozelańczyk! Ten były budowlany majster błyskawicznie stał się gwiazdą Krykfajtów. Po dwóch bardzo efektownych wygranych ma zamiar przeprowadzić kapitalny remont facjaty swojego oponenta, o walkę z którym zabiegasz od bardzo dawna. A rywalem Bagiety będzie Łukasz Kamyszysta Fawrzyniak! Przed wami twórca, który w swoim piku był najbardziej popularnym polskim youtuberem, posiadający ogromną ilość zarówno fanów, jak i hejterów, powraca do Prime Show MMA, aby zmierzyć się z dużo groźniejszym niż ostatnio rywalem. Bagieta, zaczynaj swój show. Nie muszę tobie zadawać żadnych pytań, bo... Ja mam jedną zagadkę do kamerzysty. Słuchaj, leci jednorożec przez pustynię i krzyczy organ, znasz to? Nie znam, dawaj. Szkoda, bo to dobre uczucie, kurwa. Nadal nikt minie. Wytłumaczysz mu, Bagieta. Czyli nie byłeś żadną dziewczyną i nie miałeś orgazmu. Ha, ha, ha. Dokładnie. A te małolaty? Czy na kasę je objebywałeś? No ale przecież nie byłem żadną dziewczyną. Przecież sam powiedziałeś to. Ty to powiedziałeś. Nie, ty to powiedziałeś przed chwilą. Tam już nic nie ma, kamerzysta, nie musisz tak, wiesz... Nie, on ze stresu. Szukać czegoś, żeby... On ze stresu, nie odpowiedzieć. No ja wiem, widzę, bo... Alkohol tak. Pije, żeby po prostu się odstresować. Nie, po prostu pije alkohol, żeby się dopasować. Do czego? Do poziomu. Swojego? Ty poziomu nie masz, kurwa, co dopiero dalej. No nie, no do poziomu. Po prostu dopasować się do poziomu. Ale to powiedz jakiego. Jakaś aluzja? No do poziomu. Do jakiego poziomu? No, dawaj, kamerzysto, tankuj to szybciej, bo widzę, że jesteś mało rozgadany. Po prostu chodzi o to, że zawsze oczekujecie ode mnie show, więc zawsze muszę wypić, bo no, tego show na trzeźwo nie zrobię, bo jestem zbyt elokwentny na trzeźwo, więc piję. No. Nikt nie oczekuje. Zbyt elokwentny na trzeźwo, a po pijaku Bagieta, jaki jakim rywalem jest dla ciebie kamerzysta? Przepraszam, jeżeli przerwałem komukolwiek. Nie, no z tych trzech, co miałem te dwie walki, no to będzie, no nie ukrywajmy, już lepszym przeciwnikiem, no ale ja tam specjalnie po prostu wychodzę ze swojego komfortu MMA. Nawet się ubrałem pod strój bokserski, także idę po swoje, idę po zwycięstwo i gasimy światło, kurwa. Łukasz, Bagieta, jakim jest zawodnikiem dla ciebie? Wiesz co, to może być różnie moim zdaniem. Tu obstawiam 50 na 50. Powiedz mi, bo ta walka dla ciebie jest bardzo ważna, bo ty chcesz ukarać Łukasza, kamerzystę, za pewne rzeczy, które ci się nie podobają, tak? No jak pewne to... czyny, których dopuścił się w internecie. No to jak ja już kiedyś już to powiedziałem, gnębił niepełnosprawnego, upośledzonego, kurwa, zniszczy. Ale to jest prawda? To jest 100%? Co 100%? Czy go zniszczę? Czy to jest pewne info? Czy go zniszczył? No zobaczymy, oktagon zweryfikuje. No, różnie jest w oktagonie. Także ja się przygotowuję. To nie jest tak, że ja na przykład tylko MMA ćwiczyłem, bo ja trenuję, zacząłem treningi w 2018, chodziłem ponad półtora roku na treningi, później przerwałem, bo inna federacja się nie zgodziła na walkę, nie wzięła, nie zainwestowała, tak jak Don Casio. Także dziękuję ci, Don Casio, za tą szansę, mam nadzieję, że oddaję. Tą decyzją twoją, także generalnie później przerwałem, zacząłem trenować w styczniu, do kwietnia, w kwietniu miałem chwilę przerwy, bo po prostu inna federacja nie wypaliła i wtedy Don Casio mnie znalazł, także trenuję już od stycznia boks, parter, wszystko, więc to nie jest tak, że tylko się przygotowuję do kamerzysty z boksem, boks jest na co dzień ze mną. Czyli jesteś już wszechstronnym zawodnikiem, krótko mówiąc. Tak jest, ale też zastrzegłem sobie w razie W, bo trenuję różne sztuki walki, w sensie parter, stójka i zastrzegłem sobie w walce w razie W,
bo nie będę chciał tego unikać. W sensie unikać, robić, ale w razie W zastrzegłem sobie ewentualne z dwa kopnięcia i po prostu tylko dlatego przyjąłem tą walkę. Kamerzysta, powiedz, jakim rywalem uważasz dla ciebie będzie Bagueta, bo jeżeli chodzi o kursy na Fortunie, to jest faworytem. Ja jestem 1,61. Underdogiem, tak, zauważyłem, że jestem underdogiem. Dla ciebie jest 2,02. Nie, tak, dla mnie jest 2,02, na jego jest 1,60. 1,61. No dokładnie, dlatego jestem underdogiem, tak, w tej walce. Tak. A jakim będzie rywalem? No na pewno wymagającym, na pewno to nie będzie Kruszwili, na pewno to nie będzie Lasik. Na pewno ta walka będzie dużo dłuższa niż poprzednie walki. I jak to się skończy? No nie wiem, no trudno mi powiedzieć, no wiesz, no to nie jest oktagon. Oktagon to po prostu zweryfikuje. Ciężko mi jest powiedzieć. Równie dobrze to mogą być 3 rundy, równie to może być 1 runda i ktoś komuś może zgasić światło. Ale myślisz, że ta dyscyplina ciebie faworyzuje? Wiesz co, w aktualnym stanie, gdzie ja praktycznie nie jestem w stanie normalnie funkcjonować, normalnie chodzić do końca jak ćwiczę, no to nie jest komfortowe ćwiczenie, no to nie wiem, czy mnie faworyzuje, bo no jednak nie jestem w stanie przeprowadzić rzetelnego treningu, nie? Bo jednak jestem cały czas kontuzjowany. O chuj brałeś tą walkę teraz? No ja ci też... już tłumaczyłem, kurwa, że masz wyzdrowieć i zrobimy, jak będziesz zdrowy. Ale dobra, no jak przegram, no to spoko, no przegrałem, nie ma żadnego problemu. No, przegram, to nie jest to przegram. Szukanie sobie wymówki teraz, ale no nie, bo jednak to, chodzisz tu ale, normalnie. Ale po co tutaj przychodzę? No po pieniądze, tak? Przychodzę tutaj po pieniądze, więc no wiadomo, że przyjmę. Ale nie po pieniądze, walkę. Bo jednak we wcześniejszych walkach też mówiłeś, że tobie zależy na wizerunku i nie chcesz z byle kim przegrać. I ale co? No to teraz, co, Bagueta wygrał też obojętne, dwie walki. Ale nie, Bagueta też wygrał dwie walki, więc no nie przegram z byle kim, tak? Don Cassio, kurwa, co, myślisz, że ja jestem byle kto, kurwa? Nie, no ja mówię ale o... Ale tak przed chwilą zaznaczyłeś, zaczynasz. Nie? Że powiedział, że z byle kim nie chce przegrać, czyli ciebie faworyzuje, czyli że skoro ciebie wziął i skoro z tobą by przegrał, bo tak mówi, to... Mu to nie ujmuje, jeżeli z tobą przegra. Takie pytanie było moje. No to sorry, źle zrozumiałem. Znaczy on generalnie no. Bardzo pozytywnie się na chwilę obecną na tobie... No ja też... Do mnie Bagueta nie dym. Nie, no generalnie no ja chcesz, też chcesz, to możesz popka tam niszczyć psychicznie. No właśnie, nie ma dzisiaj dymów, to nie w ogóle nie, no generalnie, nie w twoim no, stylu, a ja myślałem, że między wami jest jakiś konflikt i nie, to no, dość spory. Ja chcę go ubić, ale no po prostu chcę go ubić, chcę to zrobić w oktagonie, no ale no nie zaszedł mi za skórę jak śmierć Robalini czy Capela. Także generalnie no nie mam takiego, na siłę mam mu tam podskoczyć i mu kurwa wyjebać, wyskoczy mu kolano i w ogóle nie pokaże się do oktagonu. No po prostu wstrzymuje mnie to, że jest kaleką na jedną nogę i po prostu no oszczędzam go do walki. Bo się nudzi Bagueta. Czemu akurat kamerzysta, czemu mówisz, że... No nie masz do niego niby nic, a wiem, że masz dużo, bo nie no, w oktagonie... Jak nie masz, to masz mieć. Nie, no nie musi mieć, ale w oktagonie jednak wykrzyczałeś jego ksywkę jako pierwszą, potem chyba Capela. Nie, generalnie ma też 2-0, tak jak ja, więc tu będzie ty w końcu gdzieś jedynka z przodu lub trójeczka. Także ja idę po 3-0, bo ja chcę być największym freakiem Prime'u, także lecimy i rozpierdalamy ten system. A jak się odniesiesz do ostatniej walki, kamerzysty? Co tam miał, co tam, jakiego przeciwnika miał? Jakbym ja tam był, to całkiem co innego by było, ale nie chcę budki. Uważasz, że to był godny rywal na kamerze? Nie, no gdzie, kurde, gdzie godny rywal? Godnego rywala właśnie ma przed sobą, kurwa. A to powiedz mi, Bagueta, co się zmieniło, że w końcu zdecydowałeś się na ten boks? Bo jak wiemy, no był ci proponowany kamerzysta już wcześniej i wtedy kategorycznie powiedziałeś, że nie, że twoją ulubioną dyscypliną jest parter. No też tak sobie przemyślałem, że chcę sobie też coś udowodnić, zobaczyć, czy w boksie też jestem kozak, tak jak wszyscy mówią w parterze, bo jest dużo komentarzy, Bagueta, no jakbyś miał parter, to na pewno byś wygrał, a tutaj jest, no nie wiem, będziesz miał ciężko i no tylko też sobie zastrzegłem, żeby przez głupotę, proszę, przez głupotę nie przegrać walki, że po prostu... Kopnę go przez przypadek po prostu, bo powiedzmy będzie jakaś
presję albo coś, no to sobie zastrzegłem, że mogę wziąć w boksie, ale że ja rozumiem, że jak kopnę 10 razy, no to mnie wypierdolą, ale tam, żeby 3 razy awaryjne mieć takie furtkę, żeby po prostu w razie... Jakiś high kick, nie? No, jakiś high kick na mordę, także ten... Także już mi widzowie proponowali, żebym weszedł od razu hajkika, kurwa, zapierdolił i kurwa skończył ten balet, kurwa. No ale to bardziej, Bageta, ci zależy na takiej wygranej przez sędziów czy dla ludzi? Bo jakbyś, mi się wydaje, że jakbyś hajkika mu zajebał na łeb i byś go znokautował, to ludzie i tak by ciebie pokochali. Możliwe, żebyś dostał dyskwalifikację, ale... Wydaje mi się, że widzowie by ci wybaczyli. No sorry, właśnie dlatego sobie zaznaczyłem, że za pierwszego kopniaka nie chcę mieć jakiegoś punktu ujemnego. Czyli jak... Planujesz mu zajebać na łeb. No jeśli mu zajebię, to właśnie do tego dążyłem, żeby po prostu nie przegrać tej walki. Tylko dlatego tą walkę wziąłem. No ale nie, ja chcę też sobie udowodnić, że w boksie dam radę, że po prostu nie użyję tej nogi, no ale... Wiesz, jak jest w życiu. Lepiej mieć furtkę jakąś dodatkową, niż po prostu zamknąć sobie jedną możliwą i po prostu później żałować. Szkoda, tak, przepraszam, szkoda, że Seroko sobie nie zaszedł w tamtej walce, jak zajebał chłopowi kopa na japę. Wtedy miałby walkę wygraną i wszystko byłoby git, nie? Słuchaj, słuchaj, wszyscy myślą, że Bageta jest idiotą. Bageta, kurwa, umie myśleć. Ja to nie mówiłem o tobie teraz. Ja ale nie, generalnie tak chciałem do publiczności to powiedzieć. I oczywiście też pozdrawiam wszystkich widzów od Popo, bo prosili mnie o to, także pozdrawiam wszystkich moich widzów Popo i całego, całej ekipy. Ale o Popku też myślą ludzie, że jest idiotą. No nie wiem, ja tak nie myślę. Ciekawe, co o tobie myślą. Ciekawe, co o tobie myślą. O mnie na pewno, same fajne rzeczy. Ja tak nie myślę, bo tak jak Popek mówił o tych uzależnieniach, to jest ciężko, bo ja na przykład mam uzależnienie z fajkami. Najdłużej nie paliłem przez rok czasu dla dziewczyny. Zaczęło się psuć, to pierdoliłem to wszystko i tak wróciłem do fajek. Także generalnie... nałóg zawsze zostanie na ten. Wystarczy wypić jakieś piwo, coś, już sięgać po papierosa czy po jakieś używki, które po prostu stosowałeś. Ja wierzę, że Popek wytrwa chociaż do walki w swoim postanowieniu, także liczę na to, a czy po walce sobie jebnie, to już nie mój interes. Dobra, kamerzysta, jak ty się zapatrujesz na to, że Bageta może ciebie kopnąć. No kopnie to kopnie, no wziąłem to pod uwagę, że może kopać. Nie, więc... ale ci gwarantuję, że jak co, to nie będę kopał ci w tą nogę. Nie jestem takim chujem, żeby po prostu w nogę cię kopać. Jak co, to wyżej będę kopał, także ze spokojem. Czyli Bageta, ja czegoś nie rozumiem. Mówisz, że masz takie nawyki i się boisz, że kopniesz, ale jednak będziesz pamiętał o tym, że w tą nogę tylko, nie, ale tu możesz zajebać. On... Nie, bo chodzi o to, że on będzie miał ją wystawioną ten. Ja kopię praktycznie, no zdradzę, ja kopię prawą najwięcej. Lewej rzadko używam. To naprawdę, nie wiem, by musiał zrobić taki odskok, żeby mu trafił w te kolano, że nie wiem, nie rozumiem. No dobra. A po prostu przez tą nogę na pewno też będzie wolniejszy, więc tych skoków też nie będzie robił jak młoda jakaś łania, więc po prostu ja sądzę, że i tak będę się starał, bo ja cały czas teraz trenuję tylko boks, nie używam nóg na treningu, tylko po prostu, no wiesz, lepiej sobie zaznaczyć. Jak kładziesz na przykład jakiś... po prostu masz niepewną jakąś robotę, to bierzesz, kurde, jakąś żaliczkę, żeby chociaż coś po prostu uzyskać. Ja się tak nauczyłem, bo wiele osób mnie oszukało, więc po prostu robię na przykład daną rzecz przez tydzień czasu, po tygodniu biorę żaliczkę, żeby po prostu coś mieć, jak jestem niepewny klienta. Kamerzysta, bo ty chciałeś się wypowiedzieć.
A już nie pamiętam o czym. A, z tym, żeby mnie kopnął na głowę. No jak kopnie na głowę, no to kopnie na głowę, no będę starał się blokować, nie? Jak mnie znokautuje, to mnie znokautuje, no trudno się mówi. No. Jesteś na to przygotowany, no że tak, no wiadomo, może kopnąć no. kilka razy. Wiadomo, tam chyba ustaliliśmy dwa razy, ale dobra, niech będzie mu, dam mu jedną możliwość więcej, niech trzy razy może kopnąć i dopiero po czwartej dyskwalifikacja, także... Po czwartej chyba dopiero odjęcie punktu. Nie, dyskwalifikacja była po czwartym. W sensie nie no, przeważnie kopnięcie. Jak masz zasady, to najpierw jest... Najpierw punkt. Nie. Były... Nie, jak kopiec, to od razu jesteś wyjebany, ale dlatego ja sobie po prostu zastrzegłem, żeby on ma było... normalnie dwa, ma ustalone, że ma dwa kopnięcia możliwe. Trzy kopy ci może... Ale daje mu jedną możliwość więcej, bo wiem, że jest nieobliczalny w ringu, więc daje mu możliwość jednego więcej kopnięcia, także ma trzy możliwości. To chcesz kurwa zabłysnąć, czy co kurwa? Nie, po prostu wiem, że jesteś nieobliczalny w ringu, no bo pokazałeś to wielokrotnie, że no nie da się ciebie przewidzieć i nie wiadomo, co się stanie w ringu z tobą, więc wiem, że możesz kopać. Więc on może kopnąć i jednocześnie zadać cios na przykład. No więc właśnie, więc dlatego daję ci możliwość trzech kopnięć, żeby cię nie dyskwalifikowali, bo chcę też, żeby ta walka no jednak trwała, rozumiesz, o co chodzi, żeby były trzy rundy. Nie no, ja się staram, że ja praktycznie trenuję sam teraz boks. Jeszcze chłopaków nie kopałem, także ten, ale no wolę sobie... Ćwicz normalnie kopy. Jak masz trzy? No nie, no po prostu też krzep fajny ten. No zobaczymy, jak to, jak będzie sytuacja. Zastrzegłem sobie tylko w razie W. W razie W i... Dobra, dawajcie panowie na face to face. Dobra. Kamerzysta ci tak na rodzinę nawieszał. Widzisz? To by musiał mu high kicka kurwa zajebać. No. Trzy kopnięcia. Nie no, generalnie ja bym chciał w boksie udowodnić sobie, że też jestem, mam bardzo dobrych partnerów do sparingów, bardziej zasięgowych niż tutaj on, także po prostu wiele razy też coś ugrywam, także pozdrawiam chłopaków z KSW Knockout z Kościana i mojego trenera, także przygotowują mnie na rozpierdlo. Dobra, dawajcie pozycja bokserska. I siądźcie do stołów. Kamerzysta, powiedz mi, to nie jest taka wymówka, tak jak mówię, bo niektórzy lubią sobie tak właśnie robić wyjścia, no bo teraz nawet spojrzałem, normalnie chodzisz. A tutaj budujesz, wiesz, że masz coś ja mam, nogą, nie, to... Nie, to możesz sobie nawet wpisać, to jest najbardziej poważna kontuzja w sporcie. Jakakolwiek kontuzja, złamanie, da się wyleczyć. Tego nie da się wyleczyć, musiałbym przejść operację i ta nawet po operacji nie będę w 100% sprawny, bo będę mieć symulacja. Nie, ale po trzeci ona nie przeszkadza. W sensie, no oczywiście, że nie przeszkadza mi to stricte w ringu, tak? Mogę wykonywać każdy ruch, tylko muszę liczyć się z tym, że w każdym momencie może mi wypaść rzepka, nie? Więc w każdym momencie jestem narażony na to, że może powtórzyć się kontuzja. Oczywiście. Ale to takie gdybanie. To ja proponuję MMA, zakładasz stalową kurwa girę kurwa na to, żeby ci kurwa nie wyskoczyła, jest zajebiście kurwa. Ale wtedy będę mieć nogę zablokowaną jakkolwiek. No, nie dałoby się tego zrealizować. Chętnie bym to zrobił, bo ja też ćwiczyłem MMA. W sensie ćwiczyłem parter przez bardzo długi okres czasu, ćwiczyłem przez pół roku, więc chciałbym się zmierzyć w MMA i no, ta kontuzja tak mi tak naprawdę, bo ja inaczej, ja podjąłem, bo tu wcześniej mieliśmy walkę, tak? Ja podjąłem walkę z Bagietą w MMA, tylko że to stało się podczas przygotowań do walki z Bagietą i dlatego musiałem mieć zmienionego przeciwnika. Ja naprawdę chciałem tą walkę. To nie było tak, że ja się bałem Bagiety. W sensie ja chciałem stoczyć walkę, bo chciałem stoczyć walkę, chciałem sprawdzić, kto z nas jest lepszy. No dobra, ja tylko chciałbym podsumować. Żałuję, że nie wziąłem wtedy tej walki, bo taki zjebany, który kurwa spierdalał w ringu, kurwa. No więc właśnie. Ale więc... ogólnie podsumowując, no to tak jak mówisz, no była ta kontuzja, teraz nie ma, ale w każdej chwili może mi rzepka wyskoczyć. No to tak no samo jakby rywal mówił, ale w każdej chwili może mi światło no ale co, no, no to dostaniesz cios, szybki ruch dokładnie. Do tyłu, to też ci może kurwa rzepka wyskoczyć, no i no, co? Nie, no to wiadomo, dlatego biorę to pod uwagę, że może mi ta rzepka wyskoczyć, tylko jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, bo tutaj prawdopodobieństwo jest około 5%, że mi ta rzepka wyskoczy. I co, podczas... przegrałeś, bo... Nie, wtedy powiem, rzepka... że przegrałem, bo wtedy przegrałem. Wtedy powiesz, no. Każdy sobie rzepkę skrobie.
Nie no, wiadomo, przegrałem, no wyskoczyła mi rzepka, no możemy zrobić ewentualnie rewanż, no ale no to nie biorę pod uwagę takiej, takiej opcji, nie? Że wyskoczy mi ta rzepka, raczej podczas boksu mi ta rzepka nie wyskoczy. Ja rzadko daję rewanże przeciwnikom. No dobra, to załóżmy, że ci ta rzepka nie wyskoczy, to jak przewidujesz tą walkę, że to będzie łatwy rywal? No ale no, nie, nie powiedziałem, że to będzie łatwy rywal, to jest najtrudniejszy rywal, jakiego będę mieć i wydaje mi się, że w drugą to stronę na pewno. W drugą stronę to działa w ten sam sposób. Ciężko mi powiedzieć, jestem underdogiem, tak? Bo mam 2,2, on ma 1,61, więc jestem underdogiem. Przez osoby stawiające na mnie, no nie jestem faworytem, więc to trudno mi powiedzieć. No to będzie na pewno ciężka walka, tak? Nie jestem w stanie powiedzieć, kto wygra, bo bym musiał być idiotą, żeby powiedzieć, że pójdę, rozpierdolę go, zabiję go, kurwa, w ringu. Nie wiem tego. Równie dobrze on mi może zgasić światło, równie dobrze ja mogę mu zgasić światło. Ciężko powiedzieć. Ja tego nigdy nie rozumiem, jak tak mówicie, bo ja wiem, że w Popka wjeżdżam i go deklasuje. No ja tego nie wiem. Ale tak... Don Casio, a faktycznie, a jak coś nie wyjdzie i Popek cię rozwali? No nie ma takich szans. No dobra, no dlatego nie ma szans. Ja przed każdą walką zawsze byłem i ludzie, o zobaczymy co będzie gadał po walce. No i kurwa zawsze udowadniałem, że wygrywam. Nie, no ja wolę po prostu przekonany. Mieć... Okej, wy sobie robicie furtkę na wymówki, ja tak nie właśnie. Lubię tego. O tym cały czas mówię. Robię sobie zawsze furtkę. Wolę powiedzieć, w oktagonie zweryfikuję, niż po prostu się odgrażać, że on jest kurwa leszczem, no leszczem jest, ale dobra, ale generalnie, że go rozpierdolę w jakichś tam minutach albo coś w tym rodzaju. No, ale nie ja jestem... lubię narzucać ale swój tak. Słuchaj, jakbym powiedział, byśmy wychodzili w MMA, to bym był po prostu na pewno w 95% tak, że jestem lepszy w MMA niż w stójce, ale generalnie stójkę też potrafię. I potrafię namieszać. Coś nie, coś potrafię. Ogólnie... Tak jest, coś nie, co potrafię. Ogólnie to właśnie ja jestem lepszy w MMA, więc właśnie dlatego chciałbym się z nim sprawdzić, nie? Bo dlatego... Ale powiem, dobra, to gdyby nie ta rzepka, byś był przekonany, że go byś zdeklasował w MMA? Nie, jestem przekonany, bo on też jest dobry, nie? W sensie on jest dobry, no mnie tylko wykluczyła po prostu... No, kontuzja, nie wiem, nie? Czy widziałeś, awansowałem, mam już drugą beleczkę na białym pasie w jiu-jitsu. A tego nie widziałem. Tego nie widziałem. Aż tak się nie interesuje, ale... No to gratulacje. Super. No ogólnie no nie jestem w stanie powiedzieć, kto wygra. No, trudno jest powiedzieć, kto wygra. No, to musiałbym być idiotą, żeby powiedzieć, ja wygram. No, to, no nie wiadomo, kurwa. No to jest ciężko. To jest oktagon. Ale połowa Polski tak ma ciebie za idiotę. No dobrze, no to może mieć. To nie dobra, jest problemu, ja ci no. powiem... Ale to działa w ten sam sposób. No to połowa Polski również ciebie może mieć za idiotę. Nie, cała. Nie odbieraj mi tego tytułu. To działa w ten sam sposób. No wiadomo, że są ludzie i są ludzie. No tak jak mi postrzegają ludzie, mam to po prostu w dupie, no. Więc tyle, no. To ogromno. Magieta. Dobra, ja chciałem jeszcze pytanie. Dlaczego ty chciałeś zmienić wagę na 73? Bo ty ważyłeś 68 i chciałem się trochę ułatwić. W sensie, jak 68? To jest nie w temacie. 71,500 w walce. A, no to nie wiem, to wyświetliło mi się 68. Ja powiedziałem ci do 75, czyli ty, kurde, no możesz nawet 60 ważyć. No dobra, tylko myślałem, że ja inaczej, ja ważę teraz 74,500, coś takiego i po prostu chciałem ci ułatwić, żebym ja zszedł te 1,5 kg. Ale ja cięższych się nie boję, jak zauważyłeś, no dobra, że 9 kilo śmieci robali nie miał? I weszłem z nim do klatki, mogłem się obawiać, kurwa, że mnie cielskiem, kurwa, przydusi i, kurwa, nic nie zrobię. No ale mogłeś, po prostu dałem radę. No faktycznie, no, to nie jest przeciwnik, który spierda w oktagonie. No ale, dobra, no, ale się odważyłem. No nie, po prostu chciałem tobie troszeczkę ułatwić, dlatego chciałem te 73. Mi to jest bez różnicy, może być 75... Ja jestem w stanie zrobić 75 kg, także może być 75. No do 75, no tak, rozumiesz? Ale jest jeszcze te 1,9 kg tolerancji, nie? No to tam ten jeden to tam pół biedy. Możesz sobie nawet ważyć te 76. No to... Dobra, teraz zabuł słowa pytanie. Tylko żeby od ciężaru ci noga nie wyskoczyła, kurwa. Nie wyskoczy. Kasiusz, czyli krótko, bo powoli kończymy. Jak się skończy ta walka? Sorry, że ci jeszcze przerwie.
albo kurwa odrabiaj te godziny, kurwa, żebyś się zjawił na tym oktagonie. Ale ja jeszcze nie mam jeszcze wyroku. W sensie to nie jest prawomocny wyrok, więc jeszcze nie mam tych. No ale jak dostaniesz, to kurwa odrabiaj, kurwa, bo ja chcę cię widzieć w tym oktagonie, nie, no to wiadomo, kurwa. To pójdę pierwszy. Środa miejska, od razu.